Lada moment ogródki działkowe wypełnią się gwarem. Działkowcy z ogrodu Malwa mają jednak do pokonania znacznie dłuższą drogę do swoich ogródków niż zazwyczaj. Z uwagi na prace budowlane zamknięta została kładka na Czarnej Hańczy i działkowcy korzystający z komunikacji miejskiej muszą nadkładać drogi, by dotrzeć do swych działek. Dodatkowe około 2 km są poważnym utrudnieniem dla seniorów. O ich komfort upomniał się radny Jacek Niedźwiecki. Pod koniec marca skierował do prezydenta miasta interpelację, w której wnioskuje o wydłużenie trasy autobusu linii numer 4 i utworzenie na czas sezonu wiosenno-letniego dodatkowego tymczasowego przystanku przy Zespole Ogródków Działkowych. Działkowcy to w większości ludzie starsi, którym pokonywanie dużych odległości sprawia ogromne problemy, szczególnie w gorące, upalne dni, czytamy w jego wniosku. Jak podkreśla radny Niedźwiecki, do Malwy można aktualnie dojść tylko ulicą Sianorzeń, która nie posiada nawet chodnika. Niebawem upływa termin odpowiedzi na jego interpelację. Jak wyliczyliśmy, odpowiedzi prezydenta można się spodziewać jeszcze w tym tygodniu.